czas temu pani Agnieszka zwróciła się do nas, do związku, również o pomoc, szukając wszędzie pomocy i można powiedzieć po części odbijając się od ścian. No i my jako związek byliśmy otwarci na dialog, podjęliśmy po prostu interwencję, tak? Pani Agnieszka złożyła nam wszelką dokumentację w sprawie, o której jest oczywiście oskarżona i skazana. I nasi prawnicy również podjęli ekspertyzę prawną. No i się okazało, że pani Agnieszka jest według naszych prawników i wielu innych prawników jest niewinna. Pani Agnieszko, to klucz, które pani tutaj koleżance na koniec przekazała i później rozwinięcie tematu. Nie chciałabym już w takiej Polsce żyć, tak? Tak, nie chciałabym żyć w takiej Polsce i nie chciałabym, żeby w takiej Polsce żyły moje dzieci i wszyscy my dookoła. Takiej Polski z tej strony przez większość swojego życia nie znałam. Uważałam, że jest to kraj, w którym można coś tworzyć, budować, rozwijać się, pracować, wychowywać dzieci. Teraz już tak nie do końca uważam. Od 8 lat moje życie wygląda tak jak fabuła filmu Układ zamknięty. W 2000 roku założyłam działalność gospodarczą polegającą na pośrednictwie i doradztwie finansowym. Przez 16 lat prowadziłam tą działalność gospodarczą z dużymi sukcesami i finansowymi, i wielokrotnie też byłam nagradzana przez banki jako najlepszy agent w kraju. Otrzymywałam wiele wyróżnień i ta praca i pomoc ludziom w kłopotach związanych z moją branżą dawała mi dużo satysfakcji. Prywatnie jestem mamą wychowującą dwóch synów, z których obaj są chłopcami przewlekle chorymi, więc też to był dla mnie taki życiowy wysiłek i wyzwanie, z którym uważam sobie świetnie radzę. I w 2016 roku to wszystko się zmieniło. W lipcu 2016 roku do mojego biura i do mojego domu przyszła policja, posiadając postanowienie prokuratora na wykonanie kopii binarnych. Taką czynność policjanci mieli wykonać. Ta czynność nie została wykonana, została jednak wykonana czynność polegająca na zabezpieczeniu, czyli zabraniu dokumentu, dysków i wszystkich nośników danych z domu i z biura. Została ta czynność wykonana na tak zwaną legitymację, po czym w ciągu 7 dni powinni policjanci uzyskać postanowienie prokuratora zatwierdzające tą czynność. Tak się nie wydarzyło. W przypadku, zgodnie z prawem obowiązującym w naszym kraju, w przypadku, kiedy nie jest wystawione postanowienie prokuratora, wówczas sprzęt powinien być mi zwrócony zgodnie z prawem. Tak się niestety nie stało. Wspomnę jeszcze, że sprzęt, który był zabrany z mojego biura, był transportowany na Komendę Miejską w Policji w Białej Podlaskiej. Jest to odległość około 400 metrów, a ta droga trwała około 2 godzin. Sprzęt nie został zabezpieczony w biurze, został zabezpieczony dopiero na komendzie. Nie zostały mi wydane metryczki z sumami kontrolnymi, które by mi gwarantowały to, że po zabezpieczeniu komputerów nikt w te dyski nie będzie ingerował. I następnie we wrześniu 2016 roku zaczęły wpływać do instytucji państwowych oraz do firm współpracujących ze mną, głównie banków, donosy zawierające dane sprzedażowe z dysków moich komputerów z pracy oraz zawierające informacje objęte tajemnicą śledztwa na tamtym etapie. Również zostały wykonywane były wtedy telefony przez osobę, która w dalszej procesie występowała jako oskarżyciel posiłkowa. Te telefony były do dyrektorów banków, z którymi współpracuję, z informacją, że ja już z tego rynku wypadam, będę teraz skazana, będę miała wyrok i żeby ta osoba, która się kontaktowała, żeby teraz ona na moje miejsce tak jakby przyjęła umowę o współpracę i reprezentowanie kolejnych banków na terenie Białej Podlaskiej i okolic. Ja te informacje uzyskałam od dyrektorów tych banków, którzy te rozmowy przeprowadzili, poinformowali mnie, wiedząc, że osoba, która z nimi się kontaktuje, przez 10 lat była pracownicą mojego biura i jakiś czas wcześniej się zwolniła i założyła własną działalność gospodarczą, która przez pół roku nie przynosiła żadnych wyników finansowych. Następnie w tym samym czasie zaczęły się dziać złe rzeczy ze zdrowiem mojego starszego syna, który choruje na cukrzycę. I
Dzieciak zaczął po prostu mieć zapaści. Szukając przyczyny, zostałam poproszona przez panią doktor z prowadzącą diabetolog o zgranie dzienniczka cukrzyka, który był prowadzony na dysku komputera mojego syna. Skontaktowałam się z prokuratorem, a następnie w tej sprawie, a następnie zadzwonił do mnie pan biegły sądowy z zakresu informatyki i poinformował mnie, że z systemu, który służył do monitorowania przebiegu cukrzycy u mojego dziecka, została jedynie ikonka i że pozostałe dane albo zostały przypadkowo usunięte lub nadpisane. Co dla mnie już świadczyło o tym, że interwencja jakaś w moje dyski osób trzecich była. Następnie w grudniu 2016 roku zostałam wezwana na komendę i zostały mi postawione trzy zarzuty. Pierwszy z zarzutów dotyczył wyprowadzenia z jednego z banków kwoty 70 tysięcy. Wspomnę, że ja nigdy z tym bankiem nie współpracowałam. Z tym jedynym bankiem współpracowała oskarżyciel posiłkowa, która w dalszym procesie się przyznała, że została z nią rozwiązana umowa o współpracy w trybie dyscyplinarnym, zostały na nią nałożone kary umowne i nie został zachowany okres wypowiedzenia tej umowy. Sąd nie był zainteresowany szczegółami tej okoliczności, wprost przeciwnie, tą informację zignorował. Drugi zarzut dotyczył wyprowadzenia z innego banku kwoty 68 tysięcy. Od pół roku zarzuty w tej sprawie, zgodnie z zebranym materiałem, bo ten materiał udało mi się uzyskać i próbowałam z tego materiału złożyć wniosek dowodowy w swoim postępowaniu, jednak sąd ten wniosek odrzucił. Pan, który miał wcześniej dwa prawomocne wyroki z tego samego paragrafu za te same czynności, został oskarżony o taką samą czynność po raz trzeci i przez 6 miesięcy był w statusie osoby oskarżonej w tej sprawie. Po 6 miesiącach nikt nie potrafił wytłumaczyć, w jakich okolicznościach ten pan znalazł się w aktach mojej sprawy, zeznania tego pana, gdzie on sobie przypomniał, że ja jednak uczestniczyłam w procederze, który był mu zarzucany i zarzuty z tego pana, ten pan się stał świadkiem, a ja stałam się osobą oskarżoną. I trzeci zarzut dotyczył legalności oprogramowania na moich dyskach. I mimo to, że przedłużyłam w sądzie do akt sprawy i do tej pory tam są faktury zakupowe oprogramowania, mimo tego, że moje komputery były w posiadaniu nie wiem kogo przez okres od momentu zatrzymania, reasumując, mi policja te komputery tak naprawdę ukradła w świetle prawa i te trzy zarzuty otrzymałam. Będąc już w tym momencie, mając status osoby oskarżonej, miałam wgląd do akt sprawy i w aktach sprawy odnalazłam zeznania pani, która była pracownicą sklepu, za pośrednictwem którego niby miało dojść do wyprowadzenia tych środków, o które zostałam oskarżona. Sfotografowałam te zeznania i się udałam do tej pani. Zapytałam ją, czemu tak zeznała, skoro to jest nieprawda. Ta pani niemalże zemdlała w tym sklepie, powiedziała, że ona tak nie zeznawała. Opisała mi okoliczności, w jakich policja ją zatrzymała w miejscu pracy i doprowadziła na komendę. Przyznała, że próbowano na niej tej treści zeznania wymusić, jednak ona odmówiła. Przyznała również, że takich zeznań o takiej treści nie składała i w związku z czym odręcznie napisała mi oświadczenie tej treści, które tego samego dnia w formie odpisu notarialnego zaniosłam do prokuratora w prokuraturze rejonowej w Białej Podlaskiej. I przekonana, że prokurator zechce ten wątek sprawdzić, tak się jednak nie stało. Prokurator to całkowicie zignorował, nie przesłuchał osobiście tej pani na etapie postępowania prokuratorskiego i sprawa poszła do sądu. W czasie rozprawy dochodziło do takich kuriozów, które aż są niewiarygodne do uwierzenia. Na przykład sędzia odrzucał mój wniosek, ponieważ argumentował to tym, że jedna z osób wymieniona we wniosku dowodowym jest jego prywatnym znajomym. I tak faktycznie było, wiem, że ci państwo się znają, więc w związku z tym powinien w tym momencie zawnioskować o wyłączenie go z postępowania. Jednak mimo tego, że przez te lata wielokrotnie pisałam taki wniosek o wyłączenie sędziów Sądu Rejonowego z Białej Podlaskiej, wszystkie wnioski były odrzucane, otrzymywałam informację, że nie wymagają one uzasadnienia i że nie przysługuje mi prawo odwołania się od tej decyzji. Więc sędzia nie został wykluczony z tego postępowania i to postępowanie przeprowadził do końca. W czasie postępowania okazało się, że nie istnieje żadna dokumentacja, która by świadczyła o zaistnieniu w ogóle takiego przestępstwa. Wprost przeciwnie, bank przysłał informację do sądu, z której wynikało jasno, że nigdy
taka szkoda w banku nie zaistniała, nigdy takie pieniądze z tego banku nie wyszły. Mówię tutaj o głównym zarzucie. I przekonana, że no w związku z tym doczekam się uniewinnienia w tej sprawie. Tak się nie stało. Zostałam skazana, został na mnie nałożony obowiązek naprawienia szkody w kwocie 70 tysięcy na rzecz banku, szkody, która nie zaistniała, której w związku ze specyfiką tej sprawy nie da się naprawić, ponieważ bank nie miałby jak takiej kwoty zaksięgować, skoro nie było wyjścia takich pieniędzy, więc kwestie księgowe chociażby tutaj utrudniały naprawienie tej szkody. W związku z tym, że szkody nie mogę naprawić z prawomocnego wyroku, nie może dojść do zamazania tego wyroku w systemie, ponieważ wyrok nie został przeze mnie wykonany, a szkoda nie została naprawiona. I w 2019 roku, widząc co się dzieje i że to nie jest tak, jak powinno być w tym kraju, jak mówi prawo, napisałam list do ówczesnej władzy, czyli do pana Kaczyńskiego i opisałam całą sprawę, zebrałam dokumenty i zawiozłam to wszystko do Warszawy na ulicę Nowogrodzką. Po 2 tygodniach dostałam odpowiedź, że pan Kaczyński podejmie interwencję w tej sprawie i że kieruje akta sprawy do analizy prawnej do Ministerstwa Sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości tą analizę prawną przeprowadziło, a następnie złożyło zawiadomienie do prokuratury krajowej o możliwości popełnienia przestępstwa przez sędziego i 2 prokuratorów. Ta analiza wskazała słuszność moich zarzutów, potwierdziła je. No i zaczęło się toczyć postępowanie. Do tego postępowania została delegowana prokuratura rejonowa w Radzeniu Podlaskim. To postępowanie trwało mniej więcej około roku. Oprócz tego były też przesłuchania świadków w ABW w Lublinie. I po ponad roku prowadzenia tego śledztwa, gdzie zebrane materiały potwierdzały wyniki analiz Ministerstwa Sprawiedliwości, potwierdzały podnoszone przeze mnie zarzuty, postępowanie zostało umorzone. Więc ja od tej decyzji się odwołałam i zawiadomiłam w ramach interwencji, zaczęłam zawiadamiać kolejne instytucje i kolejnych polityków, którzy byli przy ówczesnej władzy. Tam szukając ratunku. I przez 2 lata sądy przerzucały się moim wnioskiem. Dopiero po 2 latach sąd w Łukowie wniosek mój oddalił, czyli utrzymał w mocy postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa. Jednak już w tym czasie, w wyniku interwencji wielu posłów organizacji państwowych, sprawa tak jakby nabrała drugiego biegu w tym samym temacie i w tych samych kwestiach. Przy czym, jak ja zaczęłam walczyć i zaczęłam jeździć po kraju, zaczęłam rozmawiać, prosić o interwencję, pisać pisma, zaczęły pojawiać się kolejne zarzuty. Kolejny zarzut dotyczył tego, że brałam udział w wyłudzeniu przez klientkę kredytu. I jedynym świadkiem oskarżenia była właśnie ta pani, która według biegłego sądowego została oceniona jako osoba, której nie można dawać wiary, jeżeli chodzi o treść jej zeznań i wypowiedzi, ze względu na nieleczoną schizofrenię, głębokie uzależnienie narkotyczne i głębokie uzależnienie alkoholowe. I jako jedyny świadek, mimo takiej opinii biegłego, sąd jej zeznania honorował. I zapadł wyrok skazujący, który w tym momencie już jest prawomocny. I zaczęło się już robić naprawdę nieciekawie. Potem w ramach tych wszystkich interwencji, które zostały podjęte na moją prośbę przez polityków i inne instytucje, około 1,5 roku temu trafiłam ze swoją sprawą do pana Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, i delegował on 2 prawników, którzy mieli przeprowadzić analizę prawną tych akt jeszcze raz. Ta analiza prawna kolejny raz potwierdziła słuszność moich zarzutów i Kancelaria Prezydenta na początku zeszłego roku złożyła zawiadomienie do Prokuratury Krajowej ponowne o możliwości popełnienia przestępstwa przez sędziego i 2 prokuratorów. I ten proces w Prokuraturze Krajowej zaczął się toczyć. W tym procesie, w tym postępowaniu była delegowana pani prokurator, która tą sprawę prowadziła. Kontaktowała się, to trwało około roku. Kontaktowała się w tym czasie z osobami, które podejmowały interwencje i informowała je o zebranych materiałach oraz analizie akt prawnych, które wskazywały na słuszność moich zarzutów i na moją niewinność.
Jednak w lutym tego roku otrzymałam z prokuratury krajowej pismo, które mówi o tym, że nie będzie podjęta droga kasacyjna w mojej sprawie, że wyrok jest zgodny z przepisami prawa i że zasadniczo wszystko jest ok. A jednocześnie w tym piśmie jest informacja, że ta decyzja nie wymaga uzasadnienia i nie przysługuje mi prawo odwołania się od tej decyzji. Ciekawym jest fakt taki, że pismo o braku kasacji podpisała pani prokurator, która nie jest pracownikiem prokuratury krajowej, jest jedynie delegowaną z prokuratury regionalnej z Lublina. Zarzuty w stosunku do sędziów i do sędziego i prokuratorów są to zarzuty w stosunku do osób, które również pracują w Lublinie. Dalej wykonują swoje czynności, dalej pan sędzia sądzi i pismo, które zamyka mi drogę do walki o sprawiedliwość, podpisuje pani prokurator z Lublina. W rozmowie potem z przedstawicielami OPZZ-u i osobami interweniującymi w mojej sprawie przyznała, że ona tej sprawy nie zna, że podpisała to, ponieważ ktoś jej to kazał podpisać i mi wysłać. Nie znała żadnych szczegółów tej sprawy, nie wiedziała, pod czym się podpisała. Generalnie jak zrozumiała, co się wydarzyło, wycofała się z rozmowy i nie potrafiła tego w żaden sposób logiczny wytłumaczyć. Jeszcze w międzyczasie napisałam pismo do pana, który zajmował taką funkcję jak inspektor nadzoru wewnętrznego w MSWiA. Jest to osoba, która zajmuje się pilnowaniem przestrzegania prawa wśród służb mundurowych w tym kraju, wszystkich. Opisałam przekroczenie uprawnień przez policjantów i dostałam odpowiedź, że to wykracza poza jego kompetencje i nie będzie tej sprawy kontynuował, kieruje mnie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Więc było to dla mnie bardzo zaskakujące, bo nawet każdy może w internecie przeczytać, że to jest podstawowy zakres obowiązków tego pana. I byłam przekonana, że ten pan zechce tą sprawę, zwłaszcza tą sprawę wnikliwie przeanalizować i wyjaśnić ze względu na zbieżność nazwisk. Ten pan, który wtedy tą funkcję sprawował, nazywał się Andrzej Sprycha. Natomiast oskarżyciel posiłkowa nosi dokładnie takie samo nazwisko, więc byłam pewna, że zechce się tym zainteresować i nad tym pochylić właśnie ze względu na zbieżność tych nazwisk. Jednak tak się nie stało. Stało się dokładnie odwrotnie. Nie chcę spekulować ani mówić, czy ma to znaczenie dla tej sprawy, czy nie. Wiem, że ten pan ze swojego zakresu obowiązków się nie wywiązał. I po tym, jak dostałam pismo z prokuratury krajowej w tym roku, które mi zamyka drogę do dochodzenia jakiegokolwiek prawa, zaczęłam po prostu głośniej krzyczeć i teraz krzyczę przed państwem, chcąc wskazać, że ja po prostu przez te lata spotkałam wiele osób, które w większym, mniejszym stopniu, ale są dokładnie w takiej samej sytuacji jak ja, które nie są w stanie z różnych powodów dojść swoich praw, które są przy użyciu organów państwowych, instytucji, urzędów niszczone. I bym nie chciała, żeby w tym kraju nam się tak żyło, bym nie chciała, żeby takie sytuacje miały miejsce i bym chciała, żeby ta praworządność i prawo dotyczyło wszystkich obywateli, nie wybiórczo, nie tych, którzy mają czy znajomości, czy finanse, tylko każdego jednego. Tak się nie dzieje. W takim kraju żyjemy, gdzie prawo działa wybiórczo. Ja tego doświadczyłam na własnej skórze, doświadczyła tego moja rodzina i bardzo bym chciała, żeby ten mój koszmar jak najszybciej się skończył, dlatego tutaj przed państwem dzisiaj jestem i o tym wszystkim opowiadam, bo w tej chwili jedyną rzeczą, która może mi pomóc i wszystkim osobom, które się znajdują w takiej sytuacji, to jest głos opinii publicznej. Bez tego ja już mam ręce związane. Próbowałam do tej pory dochodzić swoich praw zgodnie z przepisami prawa, które nam stworzono, według których żyjemy. Tak się nie da. To jest nierealne. Byłam przestrzegana przez panią mecenas, która mnie w tej sprawie reprezentowała, żeby sobie to odpuścić, że to jest walka z wiatrakami. Ja nie chcę tego słuchać, nie chcę tego zaakceptować. Póki co jeszcze żyję, póki co moje dzieci jeszcze żyją. A to nie było takie oczywiste ani pewne, bo jak się po półtora roku okazało, problemy zdrowotne mojego syna, które występowały regularnie, były dla nas zagadką i dla mnie, i dla lekarzy,
Okazało się po półtora roku, że to były 82 próby samobójcze. Po tym, jak policja zabrała mu jego komputer, a mnie po prostu nie było stać, żeby mu ten komputer błyskawicznie kupić drugi, ponieważ pierwsze, co musiałam zrobić, to kupić sprzęt do pracy, żeby mieć możliwość zarobkowania i mieć możliwość jakiegokolwiek funkcjonowania. Od tamtej pory wszyscy pracownicy zostali zwolnieni. Nie tworzę już miejsc pracy. Próbuję się sama jakoś utrzymać. Na razie mi się udaje i żyję. Poznałam też przypadki osób, które tego już nie wytrzymały. Były w takiej sytuacji, jak ja, ich już po prostu nie ma. To są historie z opowieści. Będąc ostatnio w jednym z biur poselskich w Lublinie, rozmawiałam z panią dyrektor tego biura poselskiego i usłyszałam od niej takie dla mnie bardzo ważne słowa otuchy, która wcześniej przez jakiś czas pracowała na Nowogrodzkiej w biurze pana Kaczyńskiego i mi powiedziała, że bardzo dużo takich listów wpływa, że takich spraw jest mnóstwo. Kazała mi się nie poddawać i walczyć, chociażby po to, żeby pokazać wszystkim osobom, które znalazły się w takiej sytuacji, w stosunku do których prawa są łamane, nie mogą w żaden skuteczny sposób egzekwować swoich praw, żeby się nie poddawały, żeby walczyły, bo ja głęboko wierzę, że to ma sens. Nie widzę sensu w poddaniu się. Gdybym to zrobiła, nie byłoby mnie pewnie już mojego starszego syna. Młodszy syn był za mały, żeby mieć świadomość tego, co się dzieje i z tego się cieszę. W tej chwili go chronię przed tymi wszystkimi skutkami, jak tylko mogę. I tak wygląda moja historia, tak wygląda mój krzyk o praworządność, o pomoc, o interwencję w tej chwili medialną, mediów i poparcie społeczne. Będę chciała stworzyć taką... Chciałabym uzyskać poparcie społeczne również w formie listu otwartego do pana Bodnara. Chciałabym, żeby wszystkie osoby, które chcą mnie poprzeć, które mnie znają, które chciałyby podpisać się pod walką z takimi sytuacjami w naszym kraju, o poparcie w tej formie. W najbliższym czasie przy użyciu mediów społecznościowych taka możliwość będzie udostępniona, żeby takie osoby mogły swój podpis, swoje poparcie złożyć, abyśmy mogli to wysłać do Warszawy i do innych instytucji, które w takich procesach biorą udział, są powołane do chronienia nas jako obywateli. I tutaj jeszcze może bym chciała powiedzieć jedną rzecz, taką, korzystając, że jestem przy głosie, taką do wszystkich polityków. Mi bardzo w tym wszystkim pomogli politycy, którzy byli przy władzy do zeszłego roku. Tak jak już wcześniej wspomniałam, nigdy nie byłam związana z żadną opcją polityczną. Nigdy nawet nie interesowałam się sceną polityczną. To nie jest temat, na który mogłabym się wypowiedzieć, ponieważ nie posiadam zbyt wielkiej wiedzy na temat szczegółów polskiej polityki. Ale żyję w tym kraju, czasami włączę telewizor, czasami słyszę rozmowy i bym chciała tym wszystkim osobom, które wzięły na siebie odpowiedzialność rządzenia naszym krajem, tworzenia przepisów prawa i ochrony nas jako obywateli, powiedzieć, że my jako społeczeństwo jesteśmy już bardzo zmęczeni patrzeniem, jak oni się cały czas kłócą, rozmawiają ze sobą bez szacunku, głównie zajmują się szukaniem na siebie haków, podkładaniem sobie świń, wyciąganiem błędów tych drugich. My jako ludzie jesteśmy tym zmęczeni. My się czujemy jak dzieci w takiej patologicznej rodzinie, w której rodzice nic innego nie robią, tylko cały czas się kłócą. Wy za nas odpowiadacie, wzięliście odpowiedzialność, tworzycie tak jak w rodzinie. Rodzice tworzą zasady, według których funkcjonuje ich dom. Tak samo wy jako politycy, jako rząd tworzycie zasady, według których funkcjonujemy my jako społeczeństwo. A nikt, uważam, że jest zbyt mało uwagi poświęcane temu, jakie to daje skutki. Co się dzieje z polskim społeczeństwem? Szpitale psychiatryczne pękają w szwach. Ludzie tego nie wytrzymują. Nastolatkowie popełniają samobójstwa jeden za drugim. Dochodzi do jakichś strasznych sytuacji, gdzie ojciec zabija dzieci, żonę, teściów. Non-stop tego typu historie są upubliczniane i my się na to patrzymy. My potrzebujemy stabilnego, mądrego kraju, w którym będziemy się czuć bezpiecznie, w którym takie historie jak moja i wielu innych osób nie będą miały prawa istnieć, w
którym przeprowadzanie i tworzenie układów zamkniętych nie będzie chronione przez rząd, nie będzie chronione przez prokuraturę. Do tego też ja wiem, że trzeba odwagi. I bardzo bym chciała tutaj zaapelować do wszystkich osób, które wzięły na siebie odpowiedzialność prowadzenia nas jako społeczeństwa, otaczania nas opieką i dbania o nasze potrzeby, żeby może trochę bardziej w większym szacunku i zrozumieniu chciały to państwo prowadzić i o nas jako obywateli dbać. My jesteśmy od was uzależnieni, od tego, jakie wymyślicie przepisy, jakie wymyślicie prawo, jakie utworzycie. My według tego musimy funkcjonować. Tak jak wcześniej powiedziałam, tak jak dzieci w rodzinie, które są w 100% uzależnione od swoich rodziców. Nie jest dobrze. My tego już jako społeczeństwo nie damy rady znosić dłużej. To widać wszędzie. Żyjemy w stresie, rodziny są skłócone, jedni są za tatą, drudzy są za mamą. Dzieją się różne dramaty, większe, mniejsze. To nie jest dobre. I to, że ja w tej chwili po 8 latach odbijania się, ja po prostu uważałam, że jeżeli jest taka funkcja jak minister sprawiedliwości i ja do niego zwracam się ze swoim problemem i on ten problem widzi i chce mi pomóc i jeżeli się zmienia osoba na tym stanowisku, to nie zmienia się moja sprawa i nie zmienia się moja krzywda i sprawiedliwość nagle nie zaczęła istnieć w tej sprawie, bo jej nadal nie ma i naprawdę jest dla mnie tak niezrozumiałe, dlaczego zmiana stanowiska, zmiana osoby na tym stanowisku sprawia, że prawo zaczyna inaczej funkcjonować. Na to mojej zgody nie ma i myślę, że nie ma na to zgody wielu osób, które w różnych sytuacjach, nie tylko związanych z sądownictwem czy prokuraturą, ale ze wszystkimi instytucjami państwowymi, mają podobne trudności. Chcielibyśmy my jako obywatele czuć się bezpiecznie, a ta na razie jest niemożliwa. Pani Agnieszko, była planowana konferencja prasowa w Sejmie. Tak, była planowana konferencja w Sejmie, która miała się odbyć 15 maja tego roku o godzinie 11. Jednak po przybyciu na miejsce okazało się, że od godziny 10 zostały cofnięte wszystkie przepustki do Sejmu dla osób z zewnątrz. Więc ta konferencja nie mogła się odbyć, bo po prostu my jako osoby spoza Sejmu nie mogliśmy wejść. Więc w związku z tym odbyła się pierwsza lokalna konferencja w tej sprawie w biurze pana posła, pana Dariusza Stefaniuka w zeszły piątek. Materiał z tej konferencji jest, wiem, że w tej chwili w opracowaniu i będzie w możliwie najszybszym czasie opublikowany. Dzisiaj odbywa się kolejna konferencja. Bardzo się cieszę, że państwo przyszliście i chcecie mnie wysłuchać. I będę chciała tą sprawę nagłaśniać jak tylko się da. Mam też obietnicę ze strony osób, które interweniowały w tej sprawie, a jest to cała strona osób, że będą takie konferencje urządzać lub w swoich biurach poselskich, lub w jakichś innych okolicznościach. To jest w tej chwili na etapie dogrywania ten temat. Dlaczego do konferencji w Sejmie pytam? Pytam dlatego, aby dowiedzieć się, kto był tam inicjatorem? Czy tam już też ktoś chciał pani pomóc? Czy tak. To było właśnie współpraca z OPZZ-em? Poczekajcie, moi drodzy. I też, czy, no właśnie, czy media te ogólnopolskie, które tak naprawdę mogą w tym momencie zrobić najwięcej, były zainteresowane tą konferencją i jednak z niesmakiem dowiedziały się, że na tej konferencji nie będzie? Znaczy, ja mogę ze swojej strony powiedzieć tyle, tak? Ja tutaj chciałbym przede wszystkim podkreślić, że my jako Związek OPZZ jesteśmy całkiem apolityczni, że tak powiem, my robimy swoje. Gdy widzimy problem, no to staramy się pomóc, tak? Tak jak wcześniej wspomniałem, do naszego biura, ogólnie do mnie zwróciła się pani Agnieszka prosząc o pomoc, tak? Nasz prawnik po szczegółowej analizie, ekspertyzie dokumentów, no stwierdził, że pani Agnieszka mówi prawdę, tak? No i podjęliśmy, że tak powiem, ten temat, żeśmy rozmawiali wtedy z wieloma posłami, no i każdy poseł, że tak powiem, z nami spotkał się osobiście. Jego prawnik te dokumenty również szczegółowo przeanalizował, no i się okazało, że pani Agnieszka mówi jak najbardziej prawdę. Mało tego, no tutaj skala czy powaga sytuacji jest na tyle poważna, że w tą sprawę zaangażował się osobiście pan prezydent Andrzej Duda, tak? Mało tego, ówczesny minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro, tą sprawę w Ministerstwie Sprawiedliwości koordynował osobiście. On zarządzał
gdzie jakie dokumenty idą. Tak mało kiedy się zdarza, żeby minister sprawiedliwości sam podjął się pilotowania sprawy, tak? I minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro, złożył również do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną, żeby Sąd Najwyższy tego się podjął, tak? Na dzień dzisiejszy, z tego co wiemy, no to Sąd Najwyższy rozkłada ręce, nie wie w ogóle, nie chcę odnieść się w ogóle do tego, co pan minister Ziobro zrobił, tak? A pan minister Ziobro, że tak powiem, ma całą dokumentację, ma sygnaturę sprawy, że pani Agnieszka jest niewinna, tak? I tutaj my jako PZZ też będziemy składać również z innymi posłami, tutaj z panem prezydentem, z kancelarią prezydenta do Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie kasacji, no bo z tego co wiemy, no jedyna rzecz teraz to on może tutaj pomóc pani Agnieszce, tak? Pani Agnieszka, wspomniała pani o tym, że właśnie w międzyczasie jednak te sprawy się toczyły, mało tego, te wyroki zapadały. Tak. Jakie wyroki w tym momencie na pani kartu, na pani głowie piszą? Więc tak, nie mam wypełnionego wyroku z pierwszej sprawy ze względów oczywistych. Po prostu nie mam jak naprawić szkody, którą... Mowa o tych 70 tak, tysiącach złotych tak. Do banku, które musiałby pani oddać, mimo tak. Że bank twierdzi, że nic takiego się nie działo, tak. Tych 70 bank przysłał... Nie oczekuje. Nie oczekuję. Ten wyrok zapadł, uprawomocnił się jesienią 19 roku. Do tej pory nikt z tego banku się do mnie nie odezwał w żaden sposób. Bank przysłał na płycie CD wyciągi z kont. I wynika z nich jasno, że żadna szkoda taka nie zaistniała. Ponadto w ramach tego pierwszego procesu całość zarzucanych mi czynów wymagała posiadania przez bank umowy o współpracy w oryginale z jedną z placówek handlowych oraz kilkunastu wniosków kredytowych również w oryginale. Oskarżyciel posiłkowa zeznała, że te wnioski i ta umowa są w banku, natomiast bank odesłał informację, że nigdy nic takiego od niej nie wpłynęło, nie posiadają takich dokumentów, więc zostałam skazana na podstawie tylko i wyłącznie zeznań oskarżyciel posiłkowej, która była żywo zainteresowana i wiele czynności podjęła w tym kierunku, żeby mnie z rynku wyeliminować. Pracowała ta osoba u mnie 10 lat, znała specyfikę, znała również dochodowość oraz bazę klientów. Po jej odejściu w żaden sposób nie zarzutowało to na moją działalność. Nic się nie wydarzyło, co by mnie mogło zaniepokoić, co jednocześnie stanowi fakt, że nie miałam żadnego motywu, żeby osoby, która w żaden sposób gospodarczo, biznesowo mi nie zagraża, nie daj Boże w sposób nielegalny z rynku eliminować. Wprost przeciwnie, motywacja tutaj się pojawia w drugą stronę. I jeszcze chciałam... I wyroki, tak. Więc tak, ten pierwszy wyrok, to wiemy jak to wygląda. Drugi wyrok mówi o tym, że mam naprawić szkodę w kwocie, zdaje się, 9 tysięcy złotych. Plus jeszcze jakaś grzywna. W tej chwili ja już naprawdę nie pamiętam, bo powiem Państwu szczerze, że czytając kolejne wyroki, po prostu nie mam na to siły. Czuję, że zemdleję, więc oddałam tę kwestię prawnikom. I teraz zapadł trzeci nieprawomocny wyrok w sprawie, w której nawet nie miałam szansy na to, żeby być na rozprawach, o której nawet nie wiedziałam, że się toczy, której zarzuty mi były stawiane w momencie, kiedy no, byłam w takim stanie zdrowia, że nie pozwalało mi to na zrozumienie, co się wokół mnie dzieje. I trzeci wyrok nieprawomocny, od którego oczywiście też w najbliższych dniach będę się odwoływać apelacją do Sądu Okręgowego w Lublinie. Mówi o naprawie również szkody, czyli tam są jakieś kwestie finansowe na mnie nałożone, a oprócz tego 10 miesięcy pozbawienia wolności bezwzględnego. Nalegnęła pani komuś na ucisk? Świadomie nie. Świadomie nie, po prostu sobie chyba za dobrze radziłam. Ja byłam odbierana jako taka bardzo przedsiębiorcza, prężna osoba, która w dosyć krótkim czasie zbudowała własną markę, zbudowała dużą bazę klientów, zbudowała sama kobieta dom i być może, że to takie było bardzo zachęcające dla kogoś, kto widział z boku, że no, w tym jest biznes, warto to przejąć. Na początku rozmowy prosiłem panią właśnie o to, żeby pani podsumowała końcówką początek. Mm-hmm. Natomiast no właśnie, co teraz? Tylko i wyłącznie zostają media i opinia społeczna. Tak, krzyk społeczeństwa mi zostaje. Wspomniała pani o tym, że takich osób jest więcej. Czy już się jakoś zrzeszacie? Nie,
nie zrzeszamy się. Na razie to były tylko takie rozmowy na zasadzie wsparcia. Jedna z takich osób, które poznałam i sprawę tu znam, w tej chwili to jest małżeństwo, które jest no, w takim stanie psychicznym, że ci ludzie już się poddali. To już bardzo zaczęło rzutować na ich zdrowie. Pani jest w DPS-ie, pan jest w domu w bardzo złym stanie psychicznym i fizycznym. Ta sprawa dotyczyła śmierci ich 19-letniego syna. To państwo, nasze państwo, Polska potrafi zniszczyć człowieka? Tak. Potrafi na to pozwolić. Wojna z Ukrainą i Rosją. Staje pani w obronie tego państwa, jeśli zaistnieje taka potrzeba? W sensie takim militarnym? Nie. Co musiałoby się zmienić, żeby uwierzyć w ten kraj? To, o czym mówiłam. Ja bym bardzo chciała, żeby scena polityczna zaczęła się szanować. Zaczęli ze sobą rozmawiać konstruktywnie i żeby zaczęli zajmować się żywotnymi problemami kraju. My nie jesteśmy idiotami jako społeczeństwo. My między sobą rozmawiamy. To są rozmowy przy grillu, ludzie są oburzeni, ludziom się to nie podoba, ludzie są zmęczeni. I taki kołowrotek, w który wpadamy. Przychodzi nowy rząd, głównie zajmuje się rozliczaniem starego. Zmienia się rząd, znowu zajmuje się rozliczaniem starego. A gdzie jest czas, energia i praca nad bieżącymi sprawami tego kraju? Gdzie jest pochylenie się nad obywatelami? Gdzie jest tworzenie mądrych przepisów prawa, które by nam pozwalały normalnie funkcjonować? I to nie jest, my tutaj dzisiaj rozmawiamy o sektorze sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości, bo ta sprawa tego dotyczy, ale ja mam dziecko w podstawówce. Co tam się dzieje w edukacji? I jeżeli ja zachodzę na rozmowę z panią pedagog, a pani pedagog mi mówi, że system edukacji potrafi niszczyć dzieci. Tych tematów jest mnóstwo, które dotyczą nas wszystkich. Ja bym chciała, żeby ktoś wreszcie tym się zajął. Tego nie ma. Ja zapytam o te spotkania z posłami jeszcze. To naprawdę byli posłowie od lewa do prawa i ogromna ich ilość, ogromna w cudzysłowie. Wie pan co, te wszystkie osoby, które interweniowały w mojej sprawie, zostały wymienione w tym piśmie z Prokuratury Krajowej z lutego tego roku, z marca tego roku, przepraszam. I tych osób jest sporo. No główną osobą interweniującą jest prezydent Polski, pan Andrzej Duda, jest pan Jarosław Kaczyński. Postaram się to w miarę płynnie, bo to jest rozsiane w tekście. Pan Zbigniew Ziobro, pan Mariusz Błaszczak, pan Jarosław Sachajko, pan Norbert Kaczmarczyk. Nie chcę nikogo pominąć, bo tych posłów było sporo. Ale pytała się, czy od lewa, od prawa, czy, i do prawa, czy to rzeczywiście była tylko jedna strona w tym momencie? No, proszę pana, ja w związku z tym, że nie mam wiedzy ani zaangażowania w polską politykę, ja wiedziałam, że ja muszę iść do partii rządzącej. Więc do partii rządzącej ze swoimi problemami szłam. I nie mogę powiedzieć, że odbijałam się od ściany, bo tak nie było. Wszystkie osoby, do których się skierowałam z prośbą o pomoc, tą interwencję podejmowały. Nigdy nie spotkałam się z jakąkolwiek odmową lub wątpliwościami. Wprost przeciwnie. Wszyscy byli bardzo chętni do tej pomocy i do interwencji, którą od razu podejmowali. Nie wiem. I pan prezydent Andrzej Duda, i pan prezes Jarosław Kaczyński, i panowie ministrowie, i posłowie są w takim razie w tym kraju za mali, żeby umieć powalczyć o dobro obywatela z takimi instytucjami jak sąd i prokuratura. Tak. Tak. Albo się boją, albo są za mali. Czy zostaje ewentualnie, jeśli pan... Chociaż przepraszam, to, że się boją, to wycofuję, bo się nie bali, podejmowali interwencje. Ja się zastanawiam nad motywami tych osób, które w tej chwili zadziałały wbrew tej interwencji.
Czyli tutaj bardziej, tak. Czyli po prostu zamiatają pod dywan, dają przyzwolenie na takie sytuacje. Zostaje nam pan Adam Bodnar. Tak. Rzecznik praw obywatelskich. Tak, tak, tak. Jeśli pani Agnieszko, załóżmy, nie życzę tego, bo być może to właśnie to będzie moment otrzeźwienia, ale jeśli nie, to co? Idziemy dalej? Bruksela, Europa? Tak. Tak. Ja mam na to siły. Myślę. A wie pani, że jesteśmy z panią w tej sytuacji? Wiem, czuję to, dziękuję. Postaramy się też tym materiałem dotrzeć do odpowiednich osób, podesłać ten plik z nagrania. Drodzy państwo, mieszkańcy miasta Biała Podlaska, powiatu bielskiego, jeśli czujecie w potrzebie możliwości również mieszkańcy oglądający ten materiał, bądźcie z nami, podpowiedzcie, zadzwońcie, zamailujcie, zasmsujcie, ale być może usłyszą nas i zobaczą ten materiał panowie, panie, sędziowie, sędziny, prokuratorzy, panie prokuratorki, bo chyba tu tkwi ten problem, że ktoś być może nie potrafi przyznać się do błędu. Tak, tak, właśnie. Tu jest największy problem. My jesteśmy jako społeczeństwo wychowani w takiej kulturze, gdzie błąd jest czymś, czego nie należy uwypuklać, ani się, broń Panie Boże, do tego przyznawać. To się mija z naszą naturą, bo my wszyscy jesteśmy... Tak, dokładnie. I popełnianie błędów jest wpisane w naturę człowieka. I bardzo bym chciała, żeby ludzie zaczęli brać to pod uwagę. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że absolutnie nie mam żadnego żalu, żadnej w sobie nienawiści do osób, które się w sposób niefajny przyczyniły do zaistnienia tej sytuacji. Wprost przeciwnie, to jest moje doświadczenie życiowe, które mi zbudowały tą sytuację, te osoby. I w momencie, kiedy ja tą nienawiść w sobie miałam, bo tak było przez jakiś czas, i żal, i takie rozgoryczenie głębokie, kompletnie nie działo się nic pozytywnego w tej sprawie. Dopiero jeszcze było gorzej. Tak, w momencie, kiedy to w sobie postanowiłam pod wpływem różnej wiedzy i szukania też pomocy takiej w środku, w sobie, postanowiłam taki proces wybaczenia w sobie wzbudzić i tak szczerze te osoby za namową takiego pana mówcy z internetu, pana Mieczysława Bielaka, ukochać, to zaczęły się dziać cuda. Zaczęły się pojawiać wokół mnie osoby, które chciały mi pomóc, które były w stanie mi pomóc. Dzisiaj jesteśmy tutaj, co dla mnie jest materializacją moich największych marzeń, że ten krzyk mój zostanie usłyszany. I do tego samego namawiam wszystkich, którzy są po jednej czy po drugiej stronie, to nie ma żadnego znaczenia. W atmosferze nienawiści nic się nie zbuduje, nic. I ja tutaj absolutnie nie chcę podkreślać jakiegoś żalu czy nienawiści do kogokolwiek w tej sprawie. Wprost przeciwnie, za wszystkich trzymam kciuki i chcę, żebyśmy wszyscy wspólnie z tej sytuacji wyciągnęli dla siebie jak najlepsze i najbardziej miarodajne wnioski na przyszłość. Drodzy państwo, chyba że pan Mateusz jeszcze, pan Mateusz, coś jeszcze? Znaczy ja bym chciał, jak można jeszcze dodać, chciałbym powiedzieć, że ta sprawa tutaj pani Agnieszki, jak my przeanalizowaliśmy dokumenty, nasz prawnik, to stwierdziliśmy, że to jest puszka Pandory. Tam jest tyle niewiadomych, tyle jawnych, tak jak tutaj pani Agnieszka powiedziała, sęk jest w tym, że nikt się nie umie przyznać do błędu, tak? Bo nie wiem, czy prokuratura, czy sądy, no... Jawnie widać, że pani Agnieszka jest niewinna. Czemu oni idą w zaparte, że oni i tak nie mają racji, tak? No bo tutaj również z posłami postanowiliśmy napisać list otwarty do pana Bodnara z podpisami i po prostu z podpisami poparcia w sprawie pani Agnieszki, tak? Żeby tutaj pan minister Bodnar też zobaczył, z kim ma do czynienia, tak? Że jest sztab ludzi, który chce pomóc pani Agnieszce. W tym materiale tego nie zawrzemy. Ale to pani Agnieszka właśnie wspomniała, natomiast powstanie również materiał tekstowy na portalu Radia MIPR i być może właśnie tam umieścimy, właściwie być może na pewno, umieścimy informację o tym, jak podpisać ten list otwarty, gdzie go będzie można znaleźć, jak dołączyć do tej wspólnej akcji, nazwijmy to akcją, aby ten głos tego społeczeństwa, tak jak to kolejne pani Agnieszko, pani marzenie, chociaż domyślam się, że te najważniejsze marzenie to zupełnie gdzieś indziej, na razie abstrakcyjnie, ale żeby ten głos był słyszalny i żeby jak najwięcej
nas, mieszkańców tego kraju, podpisało się pod tym listem. Tak. I bym chciała, żeby to też miało taki wydźwięk. Jestem w tym ja, moja sprawa, moje trudności w związku z tym, ale jestem ja. Jutro może być ktoś inny. Ja bym, i są inne osoby. To się dzieje. Ja bym chciała, żeby ten list przede wszystkim miał wydźwięk społeczny, mówiący o tym, że my jako społeczeństwo się po prostu na coś takiego nie zgadzamy. My tego nie chcemy w swoim domu. My chcemy praworządności, my chcemy mężów stanu, którzy będą nami kierować i którzy będą o nas dbać. Czyli taki wniosek, żądanie pochylenia się nad tym, co się dzieje i zrobienie tego w atmosferze szacunku i jakiejś współpracy.